Okej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Na samym początku przypominam oczywiście o zostawianiu łapeczek w górę oraz subskrybowaniu kanału. Dzisiaj zrobimy sobie misję z konkursem na strzelnicy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ostatnio wyścigi nam poszły całkiem nieźle. No, chociaż brakuje mi właśnie takich zadań tutaj w postaci właśnie takich wyścigów. Miejmy nadzieję, że w momencie, gdy wyjdzie Cyberpunk 2077... online, to takie aktywności będą tam dodane. Wiem, że to będzie troszeczkę takie w stylu jak na przykład w GTA to się odbywa, ale naprawdę może to być dosyć ciekawe. Dobra, gdzie ta strzelnica? No tam gdzieś będzie i to jeszcze na górze. Dobrze. Jedno strzelanie już ogarnęliśmy wtedy tam u tych Sixth Street, nie? Z tego co pamiętam. Zobaczymy. Co ciekawego nas tutaj czeka. Chcesz pogadać o wczoraj? Policja. Wszystko jest w raporcie. No dobra. Usługi. Już dawno mieliśmy tą misję z konkursem na strzelnicy. Jak sobie spojrzymy na dziennik, to z tych takich, że tak powiem, główniejszych zadań pobocznych jakoś za wiele nie mamy. Później nam zostają kontrakty, kroniki kryminalne, a automaniak to wiadomo, że to są dziki. I zobaczcie, właśnie, wszystkie te samochody, które są w automaniaku, czekajcie, bo za daleko, o, są zakończone. One są oznaczone na mapie, co daje nam do zrozumienia, że tak naprawdę połowa tych znaczników takich nie, z wykrzyknikiem to mogą być właśnie auta. Zaczynamy od szokujących doniesień z Badlandów. Transport humanitarny korporacji Militechu został zaatakowany przez słynący z okrucieństwa gang nomadów. Pracownicy ochrony byli zmuszeni odpowiedzieć ogniem, ponieważ bandyci zablokowali przełęcz i została odcięta droga ucieczki. Wysoko jedziemy. Kilkanaście pojazdów zostało mocno uszkodzonych. Nomadom nie udało się do nich dostać. Trzyma mordo. Hej V, zaraz zaczynamy. Jak tego musisz do kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Ach, dzięki za troskę. Możemy zaczynać. No nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No, ustaw się, raz, raz. No ale... A dobra, bo się nie chciało otworzyć. Siema Leszcze. A strzelamy swoim czy nie swoim? Bierzemy kurwa amunicję. No, nie okay. Będę niczym. Ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Słabo. No, trudno się mówi. Zasady są proste, tak? Strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić do tarczy na torze sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. Tarcz, znaczy nie sąsiadów. A, no i tylko broń małokalibrowa. Nie wyciągać mi tu karabinów szturmowych, ani rakiet ziemia-powietrze. No dobra. Główna to pistolet. Ale taki, no, cudo. Cudo, kurwa, mówię. No dobra, kończę, bo się wzruszę. Gotowi? Chwila. Ekwipunek, bo my byśmy musieli jakiś inny pistolet tutaj chyba ogarnąć, jak to wygląda. To jest typ smart. Trzy, dwa. Hej, co to kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń małokalibrowa! Zapomniałem pistoletu, został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze! Kaburze! Wypierdalaj mi stąd, dalej już! I
Kurwa, koleś, rzuć na luz. Idę, no, idę. To jest chyba po to, żeby nam dać trochę fory. Pierwsze, kurwa. Dobra. Trzy, dwa, jeden! Do celu! Nie po ścianach! Ładnie, Rudy! Dajesz, dajesz, dajesz! Jak nam idzie, bo nie wiem. Połowa już za wami! Wi, ogarnij się, kurwa! Co to ma być? No nie wiem, czy my dajemy radę? Okularów zapomniałaś! Przeładujemy. 15 sekund! Ostatnia szansa, Wi! Nie wiem, kto ile strzelił na przykład. Zapach prochu i gorącego ołowiu! Stop! Stop wszyscy! Koniec! Pierwsze miejsce Rudy! Drugie Wi! Reszta jest kurwa do niczego! Zejdźcie mi z oczu, patałachy! Hej, czyli przejebałem. Coś nie tak? Wszystko kurwa nie tak. Chuja dał ten konkurs, wiesz? Nic nie sprzedałem. Nic. Może trzeba było nie wyzywać potencjalnej klienteli od patałachów. Może tak, ale kurwa, broń trzeba szanować. Jak ktoś nie umie strzelać, to niech tego nie robi. Trzymaj się, Wi. Do zobaczenia. I owo wypadliśmy, bo przegraliśmy tak naprawdę. Ciekawe, jaka broń była do wygrania, ale już powiem tak. Biorąc pod uwagę to, że misja jest gdzieś tam z początków gry. Kwipunek. No i tak, tutaj mamy 10 naboi w magazynku. Ciekawe, jakbyśmy sobie tego troszeczkę podrasowali. Co to jest? .509. Jak to wygląda? No właśnie jest. Tamten pistolet tam był zjebany. Ten jest całkiem spoko. Może nawet spróbujemy go sobie ulepszyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co to jest? Aha, od pancerza. Kurwa, no. Czasami to mam wrażenie, że faktycznie może i przydałby się ten warsztacik. Zablokowana, niewystarczająca ilość. Tego zawsze mam, kurwa, mało. Tu nie było wcześniej sklepu z bronią. No tak, ale ziomek, kurwa, nie masz tu nic ciekawego. O, to możemy od ciebie odkupić. To nie wszystko. Można by było próbować coś tutaj wykręcić lepszego. No tutaj ten pistolecik taki średni jest. To prawda, ma trochę tych slotów. No ale szału to nie robi. Jakieś schematy masz? Nie masz schematów. No teraz możemy spróbować ulepszyć. Nie osiągnięto poziomu postaci. Musisz osiągnąć poziom. To mogę ulepszyć, ten swój karabinek. A ten, jak to wyglądało? Nie no, ten jest mega za słaby.
No i teraz nam się skończyło to. No i snajperka też już nam nie urywa niestety. Niewystarczająca ilość komponentów. Te takie okrągłe, epickie komponenty. I rzadkie. To epickie możemy od niego jeszcze raz odkupić, jakby co. Masz epickie, ziomuś? Masz. Odkupimy od niego. W sumie to ja no nie będę odkupował wszystkich. Dobra. Coś tam sobie ulepszyliśmy. Ten jest troszeczkę słabszy od tego, który mieliśmy, to, którą mieliśmy broń. Dobra, dziennik wydarzeń, wędrówka głupca, znajdź wszystkie obrazy z arkanami Tarota. Dobra, niech będzie. Wygląda na to, że jeszcze tutaj troszeczkę mamy do zrobienia, bo to wiecie, no 44 poziom postaci mam na razie, nie? Więc jeszcze coś tam zrobić możemy. Dobra. To gdzie będą następne obrazy? Dobre pytanie, nie? Czy one nie powinny być jakoś zaznaczone właśnie na mapie? Przeważnie są zaznaczane. Tutaj mamy. To pojedziemy sobie tam. No i wsiadamy do gabloty. Obawiam się, że naprawdę jeśli chodzi o kasę, to ja to jakoś dupy nie urwałem z kasiurą, bo serio. Pomyślmy sobie, że jesteśmy już naprawdę w takim dalszym punkcie, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. No a ja z kasą tak średnio jestem, bo... No tak, kupiłem jedno auto warte 150 tysięcy, nie? Trochę wszczepów mam takich lepszych. W ogóle jest chujowo, że tych wszczepów nie możemy sprzedawać. No mam kilka razy rękawice goryla na przykład, które skądś tam, nie wiem skąd kurwa mam. Ostrza modliszczowe też mam dwa razy chyba legendarne. I też nie wiem skąd to się wzięło, nie? No to jest takie... No słabo. Brakuje takich misji odnawialnych chyba. Chociaż te odnawialne to są... Pomogliśmy policjantom. Uważaj, że to wszystko wmieszałam przez ostatni rok. Nie myślałam trzeźwo, ale teraz chyba pomału do mnie dociera, że wyciągnięcie cię w to w moją prywatną sprawę było manipulacją. No trochę. Pieprzyć to. Pora zapomnieć o przyszłości, no tak. Zajebałaś gościa, no teraz będziesz dupę spinać, że do niego strzelałaś, no sorry, ale tak to nie działa. Nie, jak to przy policji okraść funkcjonariusza, którego odjebano, nie? Nie wypróbowałem jeszcze swojego rewolweru. No naprawdę, to autko to jest ciężko. Był jakiś taki lag miałem na tym skrzyżowaniu. Thank you.
No dobrze, że była tutaj ta barierka, serio. Nie, no naprawdę, ciężko się tym autkiem prowadzić. Znaczy, ono jest fajne na jakichś tam prostych odcinkach, jak wspominałem. Ale... zakręty, skrzyżowania... już troszeczkę gorzej. Ja jebie. Obdzierałem całe auto. Pizdziec. Czy to się wysuwa ten... Ej, ten spoiler jak się wysuwa? Przy jakiejś prędkości. To fajne. To jest fajne akurat. Taki jak nasz? Taki jak nasz, no. Była korporacyjna ta... buda, z tego co pamiętam, nie? Czy tutaj nie byliśmy... Dobrze, przynajmniej to mam z głowy. No a sam wywiad? Dało się tego słuchać? Jest. Gdzie będzie następny? Dobre pytanie. Trzeba się dobrze przyglądać, bo tych znaczników jeszcze na tej mapie mamy całkiem sporo, nie? Tutaj mamy. Kurwa, z drugiej strony mapy. A jeszcze jeden? Czy one się pojawiają pojedynczo? No, kolejnego nie widzę. Dobra, jakiś teleporter niedaleko? W ogóle to tutaj mamy też do załatwienia chłopów, więc zaraz tam podjedziemy. Co to mówisz do mnie? Zostaw, nie warto. Czy to było tu? Nie, to nie było tu. To było tam. Ogarniemy to sobie jeszcze, nie? Przy okazji. A, dostał w torbę, aż nogi złożył. Dobra, sorry. Sorry, ziomuś, ale tak wyszło. Potrzebuję pomocy. W biotechnice zrobiło się gorąco. Poszedł przeciek o badaniach, które robiliśmy razem z Koch. Góra chce na mnie to zwalić. Te wszystkie trupy. Okej, dobra, czyli badania na ludziach, kurwa, jakieś tam już machloje. Kurka fajna. Też Mizutani, tutaj jakieś mamy suwiki, też spoko. Suwy są zazwyczaj mocno ociężałe. Ale wejdźmy sobie. Teraz tak, teleport jest tam. No, nie no, tym to by się nie dało. O! Sorry. Fajno miałeś furę, ale co zrobić? Kolejna karta tarota do zgarnięcia.
50 metrów. Motorkiem będzie lepiej. Już jedziemy. Chyba pojedynczo się pojawiają, tak mi się wydaje. Pan Peki Plaza. Ara sraka. Przejdź do kolekcji Tarota. A, tu mamy opisy do każdej karty. Tu jeszcze nie mamy i tej nie mamy, czyli jeszcze trzy karty nam zostają. Dobra. Tylko gdzie pozostałe będą? No za chuja nie widzę. Ciężki temat. Ja zazwyczaj starałem się gdzieś tam te karty Tarota sprawdzać tak naprawdę, nie? Jak gdzieś widziałem. Ciekawe, czy nie musimy gdzieś tam przejechać koło tych kart, żeby się, wiecie, odblokowały. No tak, to kuźwa, nie widzę żadnej gdzieś tutaj. Mam, znalazłem. Po drodze mamy nawet, a nie, to jest kup pojazd. Ale zobaczymy, co to za pojazd w ogóle jest. Tu mamy jakąś sprawę, które nie zostały jeszcze wyjaśnione. Dobra. Nie będę teraz, już wiecie co robił, nie będę używał chyba na razie szybkiej podróży, bo może właśnie gdzieś po drodze spotkamy, chociaż maczugi, czy cokolwiek innego, czy napad na policję, coś w tym stylu i lepiej będzie mi właśnie wykonywać te wszystkie misje. Niestety mój sprzęt, kurwa, nie pozwala. O, właśnie, mówiłem o maczugach. Bo tam na dół trzeba by było. Kurczą, kurwa. Ja na pewno dam radę tam przeskoczyć, to nie jest, to nie podlega wątpliwości. Jeszcze się uszkodziłem trochę. Weź siedź, gdzie siedzisz i nie wyłaź, co? Jestem przeciążony. Już nie jestem. Nie wiem, o co chodzi temu policjantowi. Bo my już tu chyba wszystkich załatwiliśmy tak naprawdę. Weź siedź, gdzie siedzisz i nie wyłaź, co? Instrukcje. Przeczytaj uważnie. To tasko powinno opóźnić załączenie alarmu o jakieś 30 minut. Dość, żebyście zdążyli wszystko spokojnie spakować i zwiać. Dobra, czyli jakieś takie narzędzie, które dla grupy osób, których chuj nienawidzę, czyli złodziei.
Chuj wam w dupę. Dobra, lecimy dalej. Mamy tak. 7A, 55 i BD. Mamy. Teraz tak. FF nie mamy, to lipa. FF. Może zrobimy jedynkę, będziemy celowali w jedynkę bardziej, nie? Jak tutaj bym wycelował w FF, 7A, 7A, FF. Później mamy 7A, możemy zrobić, tak? Dwa razy 7A byśmy potrzebowali. 7A, 7A i tu jest FF. Chyba, że... Bo zaraz mi się czas skończy. A, no będę... Dobra, pierdolić to. Przekombinowałem. Ciekawego już to nie zostało raczej. To jest kurwa. Wlazłem na policjanta i gościu mi zadaje obrażenia. O chuj tu chodzi. Nie czaję. Dobra. Potrzebujemy... Nie wiem, kto to był, ale chuj tam, nieźle było, co? Dobra, spieprzajmy stąd. Ten motorek Skorpiona zawsze mi się podobał, on mi się naprawdę zajebiście jeździ. Ja jeszcze po drodze będę musiał się tylko gdzieś wyładować, czyli tutaj pewnie. Ciekawe, co będzie z tymi kartami Tarota. Bo one całkiem fajnie się ta misja prezentuje ogólnie, nie? Na pasy wypierdalaj, a nie? A później bo cię potrącił. Syn Arati Kapoor zaćpał się błyszczykiem. To nowy narkotyk, który pojawił się na ulicach Night City. Arati chce, żeby laboratorium odpowiedzialne za produkcję tego syfu zostało zniszczone. Sprawdź załącznik, to dowiesz się więcej o samej Arati i całej tej posranej sprawie. No dobra. Ciekawie. Błyszczyk gówno podobno uzależnia mocniej niż neoopiaty. Czy to jest tutaj, tak? Jak już tu jesteśmy, kurwa. A to zróbmy to, nie? Tylko tak, no ja muszę się tutaj... Nie ma, kurwa, przepraszam. To wy zaczęliście do mnie strzelać. To jest, kurwa. Peluchy. Ja? A co kurwa powiedzą o tobie, człowieku? Ty już nie masz przejebane, bo nie żyjesz. Jeszcze jakiś frajer? Sprzedaj. Trochę za dużo już mam tych rupieci przy sobie, takich, których, z którymi nic nie robię, w sensie
te bronie niektóre, których nie używa, można by było zanieść do... Do schowka, nie? Wyślij obrozy! Raz! Szkoda, że nie możemy właśnie robić tak, że możemy sobie... Kto do mnie napierdalał i skąd? Co jest do chuja? Dobra, teraz nie mogę już nawet... Ona jakoś do mnie strzelała stamtąd? Pojebało? Tu wszyscy kurwa naćpani leżą. O! Myślałem, że tu jest karta Tarota, a ona tylko się tak... Kurwa, no tu gdzieś ktoś jest. Zaraz tam pójdziemy, spokojnie. Mieliśmy się zajmować kartami Tarota, jak widzicie, no tak jakby jeszcze... Czasami może i lepiej jest trochę wziąć to, co jest pod ręką. Zjebałem. Dobra, jebać to. Jakby ktoś kurwa był. No ale zamknięte. Chuje. Głowa nisko, kurwa. Nie wiem, ale...
takie dosyć duże to ten budynek, nie? Chuj tam w te kamery. Podłączymy się. Może coś tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy. W ogóle muzyczka, nie? Jaka się nam tutaj odpaliła. Jak to, niepowodzenie? Grubo zjebałem. To jeszcze raz. Pięćdziesiąt pięć. BD1C. Nie mamy tu nic do podniesienia nawet. Dolce. Trochę mało tych przeciwników tutaj, nie? Nic już więcej nie znajdziemy. Tutaj coś jeszcze. Gdzie się kisisz? Dobra. 55. Nie wiem, kurwa, gdzie ten ktoś jeszcze jest, serio. Znaczy tutaj może być faktycznie? Dobra, gdzie jest wyjście? To nie będzie tortu. Obiecuję. O, ten się wypierdolił. Wszystko, cieszę się, że sobie wszystko wyjaśniliśmy. Będzle jedne. Teraz jest spoko. Tam jest coś do spakowania. Jak coś pokazywało, ale dobra, jebać to. Nie będę już tego szukał teraz. Dobra. Jedziemy jeszcze tylko znowu.
zniszczone. Dokładnie o to nam chodziło. I wiesz, nie ma co się oszukiwać. Błyszczyk pewnie nie zniknie z rynku, ale przynajmniej napsuliśmy trochę krwi skurwysynom, którzy go tworzą. No i to ile? I jeszcze jedno. Arati kazała cię pozdrowić. Jest naprawdę wdzięczna za tę robotę. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Luzik, nara. Coraz lepsze te spluwy znajdujemy. Tylko słabsze od tych, które mamy i tak, nie? No tutaj ta jest jakaś taka, widać, że dokokszona, ale... bo to od snajperki. A to też jest snajperka? Karabin snajperski. To trzeba będzie się zastanowić. Sprzedawca ma za mało pieniędzy. Czyli mu nie sprzedamy już nic, tak? Rupiecie jeszcze możemy najwyżej popierdolić. Nie ma pieniędzy. Teraz tak, ten karabin snajperski, ekwipunek, pyk. A to jest karabin snajperski typu smart. Okej, okay. Jest 577. Zobaczymy, jak on się spisuje, ale niedługo, nie? Co to było? A teraz jedziemy dalej szukać tarota. Trochę jeżdżenia jest, no faktycznie. Też tak myślałem właśnie, że... Kurwa, no tam jest też kolejna misja, ale my nie dojedziemy do tego tarota. Dobra, dzisiaj teraz już skupiamy się tylko na tarocie, bo jak będę jeździł i wszystkie misje po drodze robił, to ja tam za chuja nie dojadę za 2 godziny nawet, nie? Gdzie jedziemy to załatwić? Jak zapierdala, 175. 177. Ładnie. Dobra. Naprawdę w przyszłości robią mega wytrzymałe, kurwa, te motorki, nie? Normalnie przy tej prędkości to trzeba by mnie było zeskrzybać tam z tej szyby. Czy my tu, kurwa, nie byliśmy niedawno? To wygląda tak, jakbyśmy jechali z powrotem jakoś to samo miejsce prawie, że. ...700 metrów nam zostaje. Na rondzie prosto. Co to jest w ogóle za miejsce? Nieźle. Jakieś, kurwa, muzeum? No i jest.
Porozmawiaj z Misty, okej. Okay. Zobaczymy, co tam ciekawego u Misty. Wędrówkę głupca będziemy mieli skończoną, to wygląda, więc spoko. To jest jedna z takich misji właśnie, tego to się orientuje, dosyć ważnych. Mimo, że pamiętajcie, to jest misja poboczna i taka... Coś czuję, że będziemy za to mieli jakąś fajną nagrodę. Skoczymy sobie do naszego Reaper Doka jeszcze, nie? Gdzie tu było to wejście? Tu. Siemanko, mordo. Myślałem o wymianie cybernetyki. Może coś nowego? Rozejrzyj się. To sprzedamy. W ogóle to kupowałem od niego w cholerę gratu. A on to kasę chyba defrauduje, jebaniec, bo nie ma za wiele. Dobra. Dodatkowe obrażenia od trafień w głowę zwiększone. Ulepszenie optyki Kiroshi. Szczepy. Kiroshi. No i są 3 sloty. Rzeczywiście. Mamy to. No, pytanie, czy ty masz coś jeszcze ciekawego dla nas takiego? Rozejrzyj się. Na przykład do tego tutaj wszczepów jakichś dodatkowych mieć nie możemy. Nóg nie mamy jakichś kurwa dojebanych. Jakbyśmy w ogóle nóg nie robili na siłowni. Tutaj, a to co to jest? Większa zwinność, no to nam nie jest potrzebne. Tutaj. Też dupy nie urywa. Układ immunologiczny nam tylko trochę kuleje, no i chuj tam, dobra, spierdalajmy sobie. Idziemy do Misty. Ej, siema mordo! Wiesz, widziałem jeszcze więcej tych dziwnych murali. Nabrały sensu? Ułożyły się w historię? Nawet jeśli mają jakiś sens, to nie wiem jaki. Tarot jest opowieścią o wędrówce głupca. Pokaż mi, co dotąd odkryłeś, a powiem ci, co cię jeszcze czeka. Spójrz. Brakuje 2 arkanów. Sądu ostatecznego i diabła. Myślę, że oba związane są z kluczowym momentem twojego życia, który nastąpi niebawem. Czym jest sąd ostateczny? Jedną z możliwych przyszłości jest odkupieniem, transformacją, przebudzeniem. Anioł z trąbą wyznacza kres dawnych czasów i wzywa do odrodzenia, nowego początku. Dziękuję, choć niewiele zrozumiałem. Zrozumiesz, gdy przyjdzie pora. Ja też nie potrafię wyjaśnić wszystkiego. Jedyne, co Tarot do mnie mówi, to, że świat osiągniesz jedną z 4 dróg. To znaczy? Ostatni krok wędrówki nastąpi przez słońce, gwiazdę, umiarkowanie lub diabła. Mogę też umrzeć i nigdzie nie dojdę. Przecież nie dopuścisz do tego. Weź to, proszę. Tylko tak mogę ci pomóc. Ale co to? Powodzenia, Vi. Którąkolwiek drogę wybierzesz.
No dobra, czy co, wędrówka głupca została zakończona dla nas? I co ona nam dała? Co się tak na nie gapisz? Moja znajoma kiedyś tam pracowała. Serio? Skąd ty dziwne. Kwipunek? Mamy tutaj coś? Nie, jakaś broń? Szczepy? Oje. Chyba nic... Nie wiem, co ona nam dała w sumie. Z dawnych czasów. No nic, dobra, moi drodzy. Jeżeli się wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej.